Dzisiaj Wam zaprezentuję parę skryptów, parę moich tam rozwiązań, jeżeli chodzi o Dudan, jeżeli chodzi o środowiska Ubiquiti, samego Mikrotika oraz Windowsa. Tu parę słów tam o mnie. W branży jestem od 6 lat, praktycznie od samej matury. Zacząłem pracować u największego operatora telekomunikacyjnego we Wielkopolsce, w Inei. No i tak się moja kariera potoczyła, że poznałem Mikrotika i zacząłem się tym i interesować. Jak widać, tutaj zdobyłem 5 certyfikatów, może teraz będzie 6. Wszystkie certyfikaty w Warszawie zrobiłem z Mikrotik Warsaw Training Center. Michał jest tutaj z nami, gdyby ktoś chciał porozmawiać z nim, to jest tutaj, siedzi tutaj. I tak. Prowadzimy razem stronę mikrotik.academy.pl. Na razie ta strona może tak nie wygląda, może tam interesująco. Jest mało artykułów, ale myślę, że po tym wydarzeniu będzie tych artykułów zdecydowanie więcej i będzie to wszystko żyło już swoim życiem. Administruję też siecią z oddziałem w całej Polsce. Wszystko, 100% infrastruktury łącznie z VPN-ami są na mikrotikach. Mikrotików używam najczęściej do firewalla, monitoringu usług, VPN-a, Kapsmana oraz routingu. Z czym mamy do czynienia? No to jak każdy już pewnie wie, aplikacja od firmy Mikrotik, którego zadanie jest monitorować środowiska, czy przez same komendy router OS-a, czy same używanie protokołu SMMP. Tworzenie wykresów dotyczących ruchu sieciowego, temperatury, ilości klientów, możliwość sprawdzenia zaszumienia eteru bez konieczności logowania się do każdego AP. To też zaraz pokażemy. No i obserwacje całej sieci na żywo. Lute do wersji 4.0 beta 3. Tak naprawdę można było wszędzie zainstalować. Nawet na każdej płytce mogliśmy w stanie zainstalować, nawet na Windowsie. Od wersji 6.34 RC13 niestety to się skończyło. Przerwa była dosyć długa, bo o ile dobrze pamiętam, 5 lat. Już powyżej tej wersji 4.0 beta 3 nie zainstalujemy go na Windowsie w funkcji serwera. Jedynie na tym Linuxie lub na serwerze może być tylko funkcja klienta. I też inżynierowie Mikrotika troszkę zmienili sposób instalacji, że tylko na router OS-ie możemy zainstalować i tylko na konkretnych architekturach, bez możliwości zmiany tego, tak? Możemy zainstalować na serii CTR, ARM, akurat no tu jeszcze jest troszkę więcej, bo do ARMu jeszcze doszedł HEX, MMIPS, router 80x86, no i środowisko CHR. Dobrze. Teraz może usiądę, jeżeli pozwolicie, i troszkę się pobawimy tym wszystkim. Tak? Wiesz co, to może już później, po tej całej będziemy tu trochę... Jeszcze parę slajdów mam na koniec, więc jeszcze mnie tam zobaczycie. Dobrze, zaczniemy od tego. Jakie mamy środowiska? Mamy środowiska mikrocików składające się z bodajże 12, albo liczyć nie umiem. 13 jest, ok. Mamy anteny Ubiquiti, jakiegoś tam access pointa, mamy link w AC. Tutaj będziemy też monitorować same porty, tak? Spróbujemy nagiąć troszeczkę licznik, żeby system myślał, że jest jakaś awaria i sprawdzimy, z jaką szybkością pokaże nam, że jest port popsuty. Tu mam akurat sieć składającą się zarówno z mikrocików, jak i z Ubiquiti. I tu mam dwa Windowsy. Dobrze, zacznijmy od samych mikrocików. Jak generalnie zrobić aktualizację softu? To będzie tu. Oczywiście musimy ściągnąć wszystkie paczki, jakie mamy z architektur, jakie mamy w Dudzie. Nie musimy robić wszystkich, wystarczy tylko te, co my z nich korzystamy. Musimy je przeciągnąć, i to jest bardzo ważne, do folderu Dude/Files. Jeżeli go przeniesiemy do jakiegokolwiek innego folderu, Dude go nie będzie widział w swoich zasobach. Ja to już uczyniłem wcześniej. I przystąpimy do aktualizacji tych oto urządzeń. Aktualizację możemy zrobić troszeczkę dłuższą drogą i krótszą. Ja pokażę obydwie. Tak, tu mamy teraz wszystkie mikrotiki. O, jeden się już tam się nie spiął. Dobra, mniejsza o to. I powiedzmy, że chcemy zainstalować na tych małych.
Możemy zrobić to za pomocą przycisku upgrade, ale tu jak widzicie mamy dwie różne architektury. Tu on niestety nie sprawdzi, jaka jest architektura dla danego mikrotika. Więc jeżeli wyrzuci błąd, to musimy jeszcze raz zaznaczyć te, które do konkretnej architektury i tu też nie widzimy nazw tych. Obojętnie, jeżeli nawet zmienimy nazwę samego pliku z paczką, to i tak się wyświetli tylko i wyłącznie wersja. Nie możemy sobie jej po prostu oznaczyć. Dlatego prostym sposobem jest po prostu zaznaczenie wszystkich, zrobienie prawym przyciskiem i zrobienie upgrade'u. On sobie wtedy automatycznie wybierze architekturę do danego mikrotika. Dobra, nie. I niech się dzieje wola nieba. Czy pójdzie, czy nie pójdzie, coś tam idzie. Dobrze. Aktualizacje się wykonały, wykonują się. No niestety ja musiałem zrobić taki myk, że musiałem zainstalować tam parę rzeczy na dysku, żeby po prostu nie było miejsca do tej aktualizacji, żebym tu nie musiał zamknąć laptopa i jechać gdzieś tam w teren. Dobrze. Co my tam dalej mamy, jeżeli chodzi o same mikrotiki? Spectral scan. Możemy zrobić spectral scan, jeżeli klienci dzwonią i mówią, że mają problem z Wi-Fi, tak? Czyli najpewniej jakieś inne urządzenie z Wi-Fi zakłóca, to możemy zrobić spectral scana prosto z samego mikrotika. Tu jest akurat, nie ma go, się rozpiął. Tu jest ktoś na Wi-Fi, jest podłączony, dobrze, to się podłączymy do niego. Czy to jest VLAN 2? No, idzie. To akurat w tym miejscu nie ma jakiegoś tam większego zaszumienia. Jeżeli klienci generalnie zgłaszają, to tu będzie się roiło czerwonego koloru. Tu się już spectral scan wykonuje. Jak widzimy, jest względnie czysto. Nawet bym powiedział, że bardzo czysto, że raczej tu problemu z Wi-Fi nie powinno być. Sondy i powiadomienie o temperaturze. Zrobiłem sobie sondę na tym urządzeniu. Jak widzicie, temperatura, nie wiem, czy tam z tyłu widać, jest teraz 27 stopni. To, i zróbmy, powiedzmy, zmieńmy trochę skrypt, który będzie nam powiadomać, jeżeli temperatura przekroczy 24 stopnie. W pierwszej kolejności, żeby nam łatwiej było później pisać jakiekolwiek skrypty, używać sond, to proponuję użyć funkcję. I tu po prostu pisać konkretnego OIDA, który zwraca wartość temperatury i nazwać go sobie po prostu tam temperatura, czy tak, żebyśmy po prostu wiedzieli. To nam bardzo ułatwi, jeżeli robimy sondy, bo jeżeli stworzymy sondę o nazwie temperatura, to już tu wykorzystujemy samą nazwę funkcji, bez konieczności wpisywania całego OIDu z każdej kolejności. Ten skrypt jest taki względnie ładny, tak? Ma wszystkie podstawowe informacje, a cała reszta się wszystko odnosi do funkcji. Powiedzmy, zróbmy, że po 24 stopniach powinien wyrzucać błąd. Sieć. Żeby nie czekać za długo. O, nawet nie musiałem reproba zrobić, także już od razu zwraca, że temperatura przekroczyła daną wartość. Później oczywiście możemy zrobić powiadomienia. Jakie sobie zaznaczymy, to już tam zależy od nas, czy możemy sobie maila dodać, czy tam SMS-a. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Zaraz nam pewnie wyskoczy komunikat, że jest po trzeciej próbie bodajże, jak jest ustawione, wyskoczy nam komunikat, że coś jest z temperaturą nie tak. Dobra, naprawmy sondę, żeby oko cieszyło, że coś tam działa. Dobrze, jeżeli chodzi o same mikrotiki, konfigurować możemy, informacje zbierać od nich, możemy przez dwa sposoby. Możemy to zrobić za pomocą funkcji SMMP, za pomocą protokołu SMMP lub za pomocą samych komend mikrotikowi. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w praktyce, funkcje. Tak wygląda zliczanie ilości użytkowników podłączonych do karty Wi-Fi. Za każdym razem, gdy ktoś się nam podłączy przez Wi-Fi, to taka kolumna się pokazuje w tablicy SMMP. I on po prostu licza. Jeżeli się pojawi 5 takich, to wiadomo, że jest 5 użytkowników. Ale mamy prosty sposób. Jest komenda, nie tutaj, router OS. I te dwie robią dokładnie to samo.
Możemy za pomocą komend zwykłych router OS-a wyświetlić tylko liczbę bez konieczności włączenia SMMP. OK, dobrze, czy to mamy dalej? Źródło danych to później. OK, teraz może przejdźmy do samych mostów Ubiquiti. Jak widzicie, tu jest Lightbeam AC oraz gridy. Możemy sobie z nich, z wszystkich informacji możemy sobie zrobić źródło danych. Jeżeli coś przekracza daną wartość, to po prostu możemy z każdej wartości stworzyć sondę, która nas powiadamia o przekroczeniu jakiejś tam dopuszczalnej dla nas wartości. Tak wygląda wykres sygnału. Tak trochę. Ubiquiti robi, lubić takie trójkąty. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o AC. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o gridów. Ubiquiti nam troszkę popsuł pracę, może nie popsuł, utrudnił, bo jeżeli zrobimy SMP walk, to niestety dużo informacji ukrywa. Nie jesteśmy w stanie na przykład, tak jak tutaj, siły sygnału znaleźć, tak po prostu, bo nie wiem czemu, po prostu usuwa to. Jeżeli poszukamy na forach już na samej stronie Ubiquiti, to jesteśmy w stanie wyczytać, jakie OIDy są od jakiejś tam wartości, natomiast nie są oficjalne, oficjalnie nie są jawne przez SMP walk. Jeśli chodzi o Ubiquiti, stworzyłem sondę do portu WLAN. Jak tutaj sobie wyjdziemy w serwisy, jest UBNT 100 i UBNT 1G. Jak to wygląda? Przechodzimy najpierw do funkcji UBNT 100. Po prostu szczytuję sobie OIDa, na którym jest wartość w bitach niestety portu, na ile się spina. No i tu musimy przez tą liczbę przez milion podzielić, tak żebyśmy mieli informację w megabitach. No i jeżeli zrobimy UBNT 100, UBNT 1G, przechodzimy do zakładki probes sondy i zrobimy UBNT 100. Jeżeli jest, nie wiem, czy tam z tyłu widać, jeżeli UBNT 100 zwraca wartość 100, to jest OK, nie wyświetla żadnych informacji. Jeżeli jakakolwiek inna jest wartość, to wyświetla awarię LAN-u. Zróbmy po prostu jakąś tam awarię małą. Mosty UBNT. Awaria LAN-u mamy. Trochę spreparowanym, ale jest. I tak naprawdę z każdej wartości, jeżeli stwierdzimy, że link, który jest dla nas na tyle ważny, że musimy śledzić, na ile te X i RX spinają się, to równie dobrze możemy ustawić wartość, że powyżej, powiedzmy, dla AC 300 megabitów jest OK, nie zwraca żadnej wartości. Jeżeli ta modulacja spadnie pod wpływem, nie wiem, nagle urośnie drzewo, spadnie modulacja, no to lepiej o tym wiedzieć, niż w ogóle cały link się rozepnie później. Dobra, naprawiamy po sobie. Dobra, powinno się naprawić. Z Ubiquiti możemy również zrobić liczbę klientów. Oprócz tego, że tu mamy sygnał, możemy sobie sprawdzić, jaka akurat prędkość sobie tutaj biega. Możemy sobie liczbę klientów sobie. Tu jest akurat prosty OID, więc to on jest jednorazowy, to jest zdecydowanie prościej niż z mikrotikiem, ponieważ osobny OID jest tylko po to, żeby sprawdzić, ile stacji jest akurat podłączonych. I to pozwoliłem sobie zrobić za pomocą źródeł danych z tych wszystkich trzech anten. Tu są trzy rokety. Stworzyłem jeden wykres klientów. Tak to wygląda. Na dole jest legenda, który wykres jest od którego. Jeżeli mamy jakiś tam obszar sieci, gdzie musimy monitorować liczbę klientów, to od razu na tym wykresie będzie wiadomo, czy była jakaś duża awaria prądu, czy jednocześnie na wszystkich trzech nadajnikach po prostu anteny się rozpięły. Dobrze, może przejdźmy troszkę do Windowsa. Na Windowsie mamy dwa. No, tu jednak mamy awaryjne łącze, więc ten SMMP nie odpowiada tak szybko, jak bym chciał. Dobrze, reasumując, przez
jest okej. Przez Windowsa możemy wszystko monitorować, co jest w task managerze, w managerze zadań. Natomiast każdą usługę również możemy monitorować. Także jeżeli mamy na Windowsie jakąś aplikację lub jakąś usługę, która musi działać, bardzo prosto możemy za pomocą sondy to monitorować. Jak to wygląda? Dla task managera jest jedna. Słuchajcie, teraz antywirus. Jest jeden OIT i w nawiasie, przepraszam, w cudzysłowie napisujemy nazwę aplikacji. Teraz zaraz się do tego urządzenia zalogujemy i go wyłączymy. Jeżeli chodzi o Windowsa, możemy bardzo prosto sobie zrobić pulpit zdalny, mianowicie zrobić sobie narzędzie, które nas automatycznie przeprowadza do pulpitu zdalnego. W międzyczasie, jak będziemy sprawdzać, czy działa antywirus, to pokażę, jak taki skrypcik wygląda. Teraz jeszcze trochę napsujemy. Dobrze, i powiedzmy, monitorujemy usługę buforu wydruku, więc możemy ją zamknąć, zatrzymać i wyłączymy antywirusa. Tak, wiemy o tym, że jest to niebezpieczne. I zrobimy reprobe. To jest akurat timeout, to jest akurat nie ten błąd, którego się spodziewamy. Ale zaraz nam wyskoczy błąd, że antywirus nie działa. Dobrze, jak wygląda pulpit zdalny? Pulpit zdalny Windows. Nie wiem, czy to widać z tyłu, ale to może Worda otworzę. Nie musimy sobie robić jakiegoś osobnego folderu, żeby po prostu rzucać. On ma sobie automatycznie znaleźć folder, gdzie ma zainstalowany Windowsa. System 32 i normalnie standardowy plik do pulpitu zdalnego, który już wpisuje automatycznie adres IP. To jest może jakaś tam mała pomoc, ale jeżeli mamy tych urządzeń kilkanaście i musimy się szybko do jakiegoś urządzenia zalogować, to żeby nie robić żadnych tam literówek, bo to wiadomo, jak to jest w stresie, robimy dosłownie dwa kliknięcia i jesteśmy na pulpicie zdalnym. Wszystko, co musimy zrobić, tylko login i hasło pisać. Dobrze, przejdźmy do naszej sieci z Windowsem. Czy jest antywirus, czy timeout? No, akurat przypadek, że mamy awarię jednego łącza. No i tu widzimy, że już usługa buforu wydruku została wyłączona. Nie ma takiej nazwy u siebie. Natomiast antywirus potrzebuje troszeczkę więcej czasu, to my go po prostu zostawimy. Tworzenie typu stresu temperatury, to już powiedziałem. CUBNT. Tak wygląda wykres temperatury urządzenia. Też również możemy zrobić sobie globalny wykres. Voltaż, jeżeli urządzenie podaje to. Oraz możemy robić sobie takie. Przy każdej dodaniu sondy tutaj nam się tworzą wykresy takie lokalne, że tam nie są dostępne gdzieś, tylko po prostu w historii każdego osobnego urządzenia jesteśmy w stanie te informacje sobie dodać, żeby tu sobie na głównym wątku nie robić po prostu bałaganu. Jak tam aktualizacja poszła? Raczej nie poszła, bo no, jeszcze idzie. Okej, czyli wiemy, że część się na pewno wykona. Łukasz mi się wczoraj pytał, jak to chodzi, jeżeli chodzi o firmware. Powiem wam szczerze, że jeszcze do tego nie usiadłem, ale śledźcie wpisy na mikroflikacademy.pl i na pewno myślę, że w najbliższym czasie rozwiązanie się pojawi. No i teraz zwrócił nam informację, że akurat nie działa nam antywirus. Jaką nam informację zwraca? Antywirus nie działa. Także poprawnie działa. Dobra, naprawmy po sobie z powrotem. Dobra.
W przypadku na przykład kontrolerów write, jeżeli nam OIT z write statusem zwraca tylko jedną cyfrę, no to też musimy zaglądać do dokumentacji, tak? Zwraca nam wartość 1, to jest wszystko OK. Zwraca nam 2, to nie wiem, strzelam, rebuilding jest. Jeżeli zwraca 3, no to jest problem, bo też trzeba dalej do dokumentacji zrobić. Możemy stworzyć jedną dużą funkcję if. Jeżeli dany OIT zwraca 1, to wyświetl to, jeżeli zwraca 2, to wyświetl to i tak dalej, i tak dalej. I do tego tworzymy sondę, że wszystko, co jest, co, jeżeli ten OIT zwraca 1, to jest wszystko OK, nic po prostu nie robi. Jeżeli zwróci cokolwiek innego niż 1, to ma wyświetlić urządzenie na czerwono. I dopiero wtedy administrator sieci wie, że musi po prostu usiąść do tego urządzenia, bo jakaś usługa przestała działać prawidłowo. Jak taka funkcja IF wygląda? Po prostu gdzieś mamy funkcję, funkcja jeżeli. I takich funkcji pod spodem możemy sobie zrobić 10-15. Ja to zrobiłem na podstawie akurat numeru liczby klientów na jednym mikrociku. Mianowicie to na tym. Albo nie na tym. Na którymś mikrociku? Na tym. Tylko że to mi nie zwraca, coś się wysypało. Ja restartuję się pewnie, wiesz? Zobaczymy, czy wstanie, czy nie będę musiał zaraz zamknąć laptopa i jechać gdzieś. Skąd tu kierowcę wziąłeś? Nie, ale coś czujesz, wstaje powoli, wiesz? No więc... Tylko jest problem, bo jest koło mnie się wysypała, ten tir się nie? Wysypał z czekoladą. No, czekolada się wysypała na A2. No, wylała się, no. Wiecie co, poczekamy tu jeszcze chwilę, zanim to pojawi się. Dobrze, co jeszcze możemy sobie dodać takiego praktycznego do toolsów? Możemy sobie dodać Vimboxa, bo tego nie wiem, czemu to wymyślili, ale tego nie ma domyślnie, bo w starej wersji to był właśnie, no nie wiem dlaczego, bo to jest równie dobrze, mogli sobie egzeka wrzucić do paczki i wrzucić i działa, tak? No ja sobie tu... Tu też do Worda wrzucę, żeby to było widać jakoś. Oczywiście wszystkie materiały na Mikrotik Akademii będą wstawione. Na pewno nie od razu, ale wszystkie będą wstawione. Tak to wygląda, jeżeli chcemy, żeby się od razu logował do Mikrotika. Natomiast jeżeli chcemy po prostu skrypcik, zrobić narzędzie, które nam pobierze po prostu Vimbox, to po prostu wpisujemy stronę Mikrotika z najnowszą wersją i to nam się pobierze. Tools, pobierz Vimboxa. I też to działa. Żeby pokazać, że to logowanie też działa. Akurat my nie jesteśmy w tej podświeci. Tak, tak, tutaj się wpisuje. Przy każdym urządzeniu i musisz zaznaczyć, że to jest router OS. Jeżeli chcesz SMMP szczytywać, to musisz wejść IP SMMP, żeby po prostu szczytywać, z SMMP. Jeżeli chodzi o mikrotiki, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie musimy tego robić, bo są komendy router OS, więc zdecydowanie łatwiej nam będzie korzystać z komunikatów router OS niż po prostu z OIDów, tak? Bo OIDy są o tyle ciężkie, że trzeba ich po prostu wyszukiwać. Nie zawsze producent sprzętu po prostu pokazuje to, czy to jest. Tak, jeżeli wszystko to wspiera SMMP, jesteśmy w stanie to po prostu odczytać, tak? Czy nie wiem, lodówki teraz będą, czy tam cokolwiek, będą miały funkcję SMMP, no to będziemy mogli też sobie monitorować lodówkę, czy tam coś tam, to cokolwiek innego. Wszystko, co wysyła SMMP, jesteśmy w stanie monitorować. Tak. Jeżeli już masz w dziudzie zapamiętane. Tak, no nie będzie tego widział, bo tutaj w samym Vimboxie masz możliwość sprawdzenia, natomiast w dziudzu nie masz możliwości eksportu do zapisanych haseł. Więc to jest akurat na 3000, nie, to jest akurat dziud na X.
to już raczej na X86, już tam na jakiejś tam maszynce z RouterOS-em. Tak, licencję demo jeszcze jest tam. Tak, odpalić na tym, nie? To akurat... Dokładnie, żeby dziurna... Właśnie nie pamiętam. Na zero nie masz, by Michał, tego. Na Mikrotik Akademii jest artykuł na temat, będzie teraz upgrade'owany, bo ja zrobiłem, jak się wysyła go na maila, natomiast ja go zupgrade'uję teraz, jakoś w najbliższym czasie wstawimy na serwer FTP. Więc będziemy w stanie po prostu monitorować i tak, i tak. Generalnie zapraszam na Mikrotik Akademii, zapraszam do dzielenia się wiedzą. Fajny projekt, taki polski, bo tak naprawdę wiki Mikrotika polskie jest takie biedne, bo niektóre artykuły są do wersji 3.20 na przykład, nie? Co w ogóle już tych wersji nie ma, albo co zostało zastąpione, tak? A wiadomo, polskie zasoby to jest z reguły jakieś marne tłumaczenie języka angielskiego. Dobrze, powoli mi się czas też się kończy. Ale mówimy o Judzie, tak? Możemy zrobić eksport bazy danych, ale takiego przeskoku, uwierz mi, nie robiłem. Takiego dużego przeskoku nie robiłem. A czy komenda się zmieniła od szóstki dopiero? Jest inna struktura bazy danych, więc może być problem. Tak, tak, narzędzie było. Tak. To nawet nie wiedziałem, bo mówię, ja z reguły starałem się być na bieżąco z nim, więc z takiego dużego przeskoku to nie umiem powiedzieć, ale chętnie możemy sprawdzić. Oj, czy coś. Tak? No ja akurat, no mówię, takiego dużego przeskoku nie robiłem, ale oczywiście sprawdzimy i też to możemy opisać. Słuchajcie, to są moje dane kontaktowe. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do pisania artykułów swoich na Mikrotik Akademii, dzielenia się swoją wiedzą. Zapraszam również do grupy na Facebooku, Mikrotik Polish Group. My ją założyliśmy u chłopaków właśnie na szkoleniu. No już jest nas prawie 1000, więc... naprawdę spora grupa, dużo wiedzy merytorycznej. Także zapraszam do dyskusji. Dziękuję temu Miłoszowi Olerowi za pomoc w przygotowaniu środowiska oraz Michałowi oraz całej grupie Mikrotik Akademii. Mam nadzieję, że ona się teraz rozrośnie za wsparcie merytoryczne. Dziękuję bardzo za uwagę.